wyrzekała się żaba błota po to, aby doń wrócić. Po prostu nie chcę obojętnie obok niego przejść. Niedawno moja muza powiedziała, że cywilizacje upadają ze względu na ich strukturę budowy. A wygląda to następująco. 95% cywilizacji to ludzie głupi. W pozostałych natomiast 5% są głównie manipulatorzy i ich marionetki. W tej grupie jest też procent światłych, którzy słyszą i mają czas na refleksję. To jest procent procenta. O ile się nie mylę, ma to swoją matematyczną nazwę – promile. Aby zmylić większość społeczeństwa, wprowadzono alkomaty, gdzie skala jest właśnie w promilach i wmówiono nam, że im więcej jest promili, tym bardziej jest się nietrzeźwym. Z takimi ponoć trudno się rozmawia, bo nic nie rozumieją albo rozumieją inaczej. Potem się do nich krzyczy, żeby się opamiętali, a efekt jest odwrotny, bo oni nic nie słyszą. A wystarczy do nich mówić po cichu, tak, po cichutku, ot i cała tajemnica. I wtedy się spamiętają, lub nie, ale spróbować warto. A więc, na czym polega głupota? Przede wszystkim na ignorancji i polega to na tym, że ludzie są bardzo zajęci czymś ważnym. Oczywiście tylko nie tym, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze? Słyszenie cichutkiego głosu swojej duszy. Duszę można słyszeć, gdy się wyciszy, ale także można z nią rozmawiać takim samym cichutkim tonem. Wiele się krzyczy na internecie, zasypując nas informacjami, jak do głupiej masy. A ta pod wpływem tego hałasu nie tylko nie trzeźwieje, ale jeszcze bardziej głupieje. Spróbujmy więc tej innej metody i mówmy po cichu, po cichuteńku. A tematem niech będą te teorie spiskowe. Niech nasze dusze je sobie rozważą, bo rozumy już dawno je nie tylko nie wysłuchały, ale i wyśmiały jako foliarstwo. Do tego także je ignorują i słyszeć o nich nie chcą, bo szkoda na nie czasu. Ważniejsze są plotki z frontu albo statystyki medyczne. A co my tu robimy? Wszystko dokładnie odwrotnie. Wysłuchamy te teorie po cichu, dokładnie, po to tylko, aby nie nasz rozum zdecydował, co jest fałszywe, a co nie, ale i dusza miała swoją strawę i mogła się wypowiedzieć, a my, żebyśmy mogli ją usłyszeć. Bo w końcu czemu nie? A w jaki sposób? My to poczujemy sercem i całym ciałem, czy to rezonuje z nami, czy nie. I wtedy będziemy wiedzieć, jak to jest. To będzie taka nasza wewnętrzna debata pomiędzy rozumem i duszą. Ciekawy eksperyment, czyż nie? Spróbujmy to zrobić bez zakłócania. Niech to będzie przede wszystkim inaczej niż zwykle. Tutaj obie strony mają równe szanse. Teoria spiskowa może się w pełni objawić, niezakłócona, a my sobie wybierzemy, co z tym zrobimy potem. Co powinniśmy pamiętać? Że prawda nie musi się bronić, bo po prostu nią jest. To kłamstwa muszą się kamuflować i obrastać w tomy przykrywek, narracji i podparć innymi narracjami. A jak coś jest niewytłumaczalne, to nie znaczy, że nie istnieje. Już nasza dusza będzie wiedziała, co z tym zrobić. A więc zapraszam na przegląd teorii spiskowych. Tak cichutko, po cichutku.
Niech nasz rozum się zrelaksuje i odpocznie, biedaczek, a jego czas na erudycję będzie na samym końcu, gdy szept zamilknie, obraz zaniknie, a kurtyna opadnie. Przecież w kinach nie możemy się kłócić z ekranem o nasze jedynie słuszne racje. Musimy albo opuścić spektakl, albo pozwolić na to, aby nadal trwał z naszym udziałem. Może uda mi się tu dostać odpowiedź na wewnętrzną rozterkę i pytanie, jakie zadałem sobie dziesiątki lat temu. Dla własnego przypomnienia i zaspokojenia również twojej ciekawości. Powtórzę to na głos. A więc jest taka stara legenda o Ikarze i Dedalu. Dedal to taki artysta, rzemieślnik i wynalazca, który na pewnej śródziemnomorskiej wyspie stworzył labirynt dla syna króla Minosa, Minotaura. Dedal był zmęczony zniewoleniem i wpadł na pomysł, jak się wynieść z wyspy, po prostu odlecieć na skrzydłach. Kiedy swojego syna Ikara obdarzył skrzydłami, ostrzegał go, aby nie wznosił się on zbyt wysoko, bo słońce roztopi wosk łączący pióra. Ani też nie leciał zbyt nisko, bo pióra nasiąkną wodą i będzie katastrofa. Ikar, jak głosi legenda, nie posłuchał rad ojca. No i sprawa, czy też wyprawa, się rypła do morza, dosłownie. Ileż to razy siedząc w samolocie wspominałem tą legendę i patrzałem na wskazania na ekranie pokładowej trasy lotu oraz zewnętrznych warunków atmosferycznych. Zawsze dziwiło mnie wskazanie termometru, że im wyżej, tym zimniej. I tak na pułapie 10 km nad ziemią jest blisko minus 50 stopni Celsjusza. I to nie tylko raz, lecąc tym akurat samolotem, ale w każdym innym zawsze było podobnie. I drapałem się w głowę. Co było nie tak z tym Dedalem? Niby taki bystry człowiek, a tu fakty przeczą. A może o czymś nie wiem? Może wosk kiedyś topił się w temperaturze minus 40, minus 50 stopni? A może coś się zmieniło od czasów mitycznego Dedala, że jest dokładnie odwrotnie? Ze starych czasów pozostała tylko legenda, wciąż żywa w mojej pamięci i pytania innowidzącego, co jest z tym światem nie tak, jak nam oficjalnie mówią, ba, wmawiają lub wbijają w szkołach i uczelniach do głów. Może pora usłyszeć i wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia ta druga strona, wedle wskazań alkomatu nietrzeźba. Byłaby to moja głupota zignorować inną narrację tych samych tematów i tego, co odbierają moje zmysły wzroku i słuchu. Więc zobaczymy i wysłuchamy, a potem osądzimy to niczym Temida, ale też inaczej, bez opaski na oczach. Zaczynamy? Zagubiona historia płaskiej Ziemi. Ukryte tuż przed nosem. Odcinek pierwszy. Część pierwsza. Kwestionowanie oficjalnej historii. Kiedy już otworzysz oczy, niemożliwe jest, by zasnąć ponownie. Kiedy odkryjesz, że Ziemia nie jest wirującą kulą, a nieruchomą płaszczyzną z firmamentem nad nią, wszystko się zmienia. Naukowe autorytety, satanistyczni kapłani pseudonauki, którzy kreowali naszą rzeczywistość i rozumienie świata, nie są już godni zaufania. Nasze osobiste postrzeganie Ziemi jako płaski, stacjonarny świat stoi w sprzeczności ze sfabrykowaną opowieścią o przestrzeni kosmicznej i wirujących planetach. Ślady ogromnej eksploracji powierzchni Ziemi i pozostałości barbarzyńsko zniszczonych majestatycznych drzew
stoją w sprzeczności z podręcznikami historii i oficjalną geologią. Nasuwa się pytanie, co wydarzyło się w przeszłości? Jeśli okłamywali nas na temat Ziemi, kosmosu i zniszczeń powierzchni naszego płaskiego świata, jak możemy uwierzyć, że oficjalna historia jest prawdą? Oficjalna, historyczna narracja nie ma sensu, tak jak model heliocentryczny. Nic się w niej nie klei. Wystarczy przyjrzeć się bliżej, a wszystkie kłamstwa, które determinowały nasze rozumienie przeszłości, rozsypują się w proch. Przeanalizujmy kilka szczegółów z oficjalnej narracji. Mówi się nam, że pierwsze narzędzie zasilane elektrycznie stworzono w 1895 roku, kiedy niemiecka firma połączyła silnik elektryczny z ręczną wiertarką. Narzędzie ważyło 8 kg i wymagało obsługi wielu ludzi. Dopiero w 1957 roku firma Bosch zaczęła masową produkcję ekonomicznych i mocnych narzędzi zasilanych elektrycznie. Jak nasi historyczni, prymitywni przodkowie zaprojektowali i wznieśli te budowle? Co z gigantycznymi kamiennymi monolitami, wyciętymi z taką precyzją? Zadaj sobie pytanie, czy bylibyśmy w stanie powtórzyć coś takiego przy użyciu współczesnej technologii? Zaprogramowano nam fałszywą historię z wymyśloną chronologią. Jak w przypadku niedorzecznego modelu heliocentrycznego, wystarczy przyjrzeć się szczegółom i cała narracja rozsypuje się, a kłamstwa stają się rażąco ewidentne. Z powodu ich satanistycznych kłamstw zadanie odtworzenia prawdziwej historii staje się niemożliwą do ułożenia kostką Rubika. Oficjalna narracja jest jak puszka Pandory, jest pełna kłamstw, półprawd i oszustw. The stitches of our true historical timeline have been loosened. Pojawia się problematyczne pytanie, skąd mamy wiedzieć, dokąd zdążamy, jeżeli nie wiemy, gdzie jesteśmy? Przebudzenie to prawdziwy dar. Po otwarciu oczu zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzi mieliśmy cały czas przed nosem. Patrzyliśmy bez zrozumienia. Trzeba najpierw odzyskać wzrok, by móc zacząć dociekać prawdy, łącząc kropki. Przed nami, drogi widzu, kolejna wielka podróż.